Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, 12 listopada, 7 stopni, wiatr 6 na godzinę. Przyjechałem pozwiedzać, kurczę, ten budynek, no mówię, nie odpuszczę jeszcze w tym roku. Postaram się go tak szybko tutaj, ten cały obiekt nagrać, bo prawdopodobnie idzie do wyburzenia. Zacznę sobie tu od góry. Chociaż tak z zewnątrz, żeby go nagrać. Trochę z dachu i ewentualnie... O kurczę, ślizgo nie jest. Delek, pilnuj się. No kurde, szkoda obiektu, fajny, nie? Do urbexu. Ja się tym nie zajmuję, więc tak nie będę szczegółowo go eksplorował. Ale chociaż tak, żeby coś tam uzyskać na pamiątkę. Tu jakieś wielkie zbiorniki. Postaram się to tak szybko ogarnąć, żeby ten filmik za długo nie trwał. Uwaga, dziura! To jakaś hala, ale ciemno, nic nie widać. Tak trochę będzie na wariata, ale nie chcę, żeby mówię, żeby ten film tak długo trwał, tam pół godziny. Tutaj też jakaś hala. Tak powierzchownie po prostu ponagrywać. Dobra, nic ciekawego w sumie nie ma. Jedziemy dalej. Zostawię to dla prawdziwych urbexiarzy. Nie dla takiego amatora jak ja. Fajny przejazd kolejowy. Przepisałem rano z jakimś kolegą na YouTubie, także pozdrawiam. No napisał mi, że te budynki mają iść do wyburzenia lada dzień i faktycznie widziałem ciężarówkę, zwozi piach. Także na drugi rok może już tego budynku tutaj nie być. Może inaczej, może tam sobie podjadę, bo tam widzę wejście. O! Kurczę, ekstra. Fajna hala. Można tam wejść do góry. Widzę, że nawet już ktoś tam zrobił schodki, sobie przygotował. Ale ja tam nie będę chodził. To nie dla mnie. Narnia. Dobre, no super, budynek jest ekstra. Okej, jadę dalej. Zobaczę jeszcze tutaj. Dzień dobry. O, też jakaś hala. Ciekawe, co tu było ogólnie kiedyś. To jest bardzo fajne, ciekawe miejsce. Też jakiś budyneczek. Fajnie to, kurde, tutaj wygląda, super. Co tu jest, kurczę? Jakieś okopy. Wow. Rury. Super. Fajnie. No dobra, ale martwię się o mojego DL-ka troszeczkę. Także nie będę nigdzie tutaj wchodził. I zresztą samemu to nie polecam. Łazić gdzieś po dachach. Chociaż przed chwilą byłem, ale to tak, tam było w miarę bezpiecznie. Po drabinie, po schodach, znaczy się. Super. Ewentualnie jeszcze wejdę na ten komin do góry. Nie, no żartowałem.
Ale wiem, że tam jest drabinka taka. Nie mówię o kominie teraz, mówię o tam budyneczku, to może. Może nie wiem, może się skuszę, ale wątpię. Chociaż ujęcie z tego komina byłoby zacne. Okej, jadę dalej. Pokażę wam taką jeszcze wisienkę na torcie, którą dzisiaj chcę też nagrać. Jest to, o tej drabinie mówiłem tutaj, no nie wiem, kurde. Michał, nie rób tego. Jesteś sam, możesz się spierniczyć. Nie, nie wchodź tam, nie rób tego. Ale masz kas, nic ci się nie stanie. Dobra, idę. Widzę, że barierka jest porządnie przymocowana na śruby. O, plecaczek. I w kasku. Nie jest źle. W pracy mam na co dzień takie drabiny. Ekstra. Juniek, trzymaj się. Tam też jest drabinka, ale tam już nie wchodzę na pewno. O, tutaj. Ale żebym przywalił tą kaskę. Chociaż szkoda, kurde. Ale kluczyk zostawiłem w stacyjce. Nie, tak jak już mówiłem, zostawiam to dla prawdziwych urbeksiarzy. Amator idzie w dół. Ding, ding, ding. Wspominałem, że chcę wam pokazać pewną wisienkę dzisiejszego filmu. Przynajmniej mi się bardzo podobał. Jest to zbiornik, duży zbiornik. Wygląda to jak wielki staw. Na jakieś, spuszczali tam jakieś chemikalia. Chcę to zobaczyć. Wiem, gdzie to jest. Tu jestem od tyłu. Jakaś pianka. O, schódki do góry. Także można sobie tam wejść nawet na samą górę. Bez żadnego problemu. Oho. Ale ja jestem mięczak i tam nie wchodzę. Dobra. Jadę dalej. Jadę zaraz do zbiornika, tego co wam mówiłem, na te odpady, na te chemikalia. Filmiku nie będę urywał, najwyżej go przyspieszę, zobaczycie jak dojechałem. Tutaj jest taka śmieszna budka. Widzę tam jakieś zawory w środku, więc pewnie jakieś zawory tutaj zakręcali.
tutaj jest ten zbiornik, o którym właśnie wspominałem, taką kładką przez całą długość tego zbiornika. Kładka jest zamknięta drutem kolczastym, ale znalazłem fajny wjazd, także pojadę od Tylca i to sfilmuję. Także odcinek dzisiaj jest skręcony na szybciutko. O, to jest największy syf, proszę Państwa, Bydgoszczy. O, jeny. Tutaj właśnie były te chemikalia podobno zrzucane. Nawet było o tym głośno w telewizji. Czytałem też o tym na Facebooku. Ale nie, tam nie wtajemniczałem się tak zbytnio, ale wiem, że to właśnie zrzut chemikali był. Podjechać tam? Podjadę, no pewnie, że tak. Michael, przecież nie będziesz, kurde, chodził pieszo. Okej. No. Ciekawe, czy jakbym wszedł do wody i bym z niej wyszedł, czy w nocy bym świecił. Pewnie tak. Fajna kładka. Drzewko wiedziało, gdzie ma wyrosnąć. Super. Może tak dla ujęcia. O! Ekstra. No dobra, to tyle. Tyle chciałem wam pokazać. Mówiłem, że w tym roku już nigdzie nie wyjadę, jednak zobaczyłem pogodę, no zgrzeszyłbym, no Deluś, no powiedz, czy bym nie zgrzeszył, no zgrzeszyłbym, prawda? Tak jest, także trzymajcie się, do zobaczenia, nie wiem, czy jeszcze wyjadę w tym roku, czy nie, ale naprawdę jestem dumny, że jest taka pogoda, jaka jest zajebiście. Dobra, trzymajcie się, hej!